To są rozmowy filmozgranych. Ja nazywam się Anna Tatarska i zapraszam na wywiad ze Sterlingiem K. Brownem, aktorem, odtwórcą roli Cliforda w filmie Amerykańska fikcja. Sterling ma nominację w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy, oczywiście nominację do Oscara. Clifford to bardzo wielowymiarowa postać. Łatwo go nienawidzić, łatwo go kochać. Jak pan do niego podszedł? Wydaje mi się, że to zawsze scenariusz wyznacza kierunek, a ten był tak dobry, że musiałem tylko trafić w nuty i nie fałszować. Moje doświadczenie życiowe nauczyło mnie, że prawdziwe szczęście można osiągnąć tylko przez autentyczność. I myślę, że Clifford właśnie powoli to odkrywa po wywróceniu swojego życia do góry nogami, coming outcie, wieńczącym wieloletnie małżeństwo z dziećmi, teraz żyje otwarcie jako gej. On już nie chce wychodzić poza linię, nie boi się nabałaganić, bo w ten sposób jest przynajmniej szczery. Ktokolwiek prosi go, by się opanował, prosi go de facto o to, by wrócił do tych 20 lat funkcjonowania w szafie i on na to mówi nie. Nie sądzę, że zawsze będzie się tak zachowywał, ale teraz musi pozwolić sobie na bałagan, zanim znajdzie równowagę. But he needs an opportunity to allow himself to be messy before he can find a new equilibrium. Yeah, I could ask you about his relationship with Monk, but I actually want to ask you about his relationship with his mother. Matki i synowie to odwieczny temat, którego nie znałam jako córka, ale teraz poznaję go jako matka dwóch synów. Dlaczego dla Clifforda tak ważne jest, by przed mamą zachować pozory do ostatniej chwili, mimo że wie, że ona wie? That's a good question. You know, and I don't know if it's sons and daughters or whatnot. I know I have an aunt. Dobre pytanie. Nie wiem, czy chodzi o synów i matki. Mam ciotkę, która jest lesbijką i dopóki moja babcia, jej matka, nie zmarła, ilekroć zapraszała ona jakąś swoją partnerkę do domu, to zawsze przedstawiała ją jako przyjaciółkę, żeby zachować pozory i umożliwić matce wyparcie faktu, że być może jej córka nie jest dobrą chrześcijanką. Myślę, że dla Clifforda, którego matka zmaga się z demencją, koniecznością jest unikanie bezsensownych utarczek. Mamy wkrótce zabraknie, więc czy naprawdę chce on zburzyć to, jak ona go postrzega, po to, by mógł być autentyczny? Myślę, że gdyby ona nie była chora, to wybrałby inną taktykę. Ale chyba z tego powodu, zamiast walczyć, to on się po prostu usuwa w cień. Nie wiem, czy to najlepszy wybór, ale to jego wybór. And I don't know if that's the best choice or not, but I think that's his choice. Jak ważne jest dla was to, że ten film jest zrozumiały na całym świecie? Ja oglądałam go w Polsce, ale myślę, że znalazłam w nim cząstkę siebie. That means the world to me. I think just from a business level. To bardzo ważne, też z czysto biznesowego punktu widzenia. Jako czarny aktor przez lata słyszałem, że filmy z czarnymi aktorami nie odnoszą sukcesu na międzynarodowej arenie. Więc jeśli ten film może pomóc zmienić tę narrację i udowodnić, że dobrze opowiedziana historia, w której widać czarne twarze, może się uniwersalnie podobać, daj Boże, chcę być częścią zmian w branży, która idzie w tę stronę.